Czy ja chcę zaskakiwać? No, raczej nie, bo to się prawie na pewno skończy moją śmiercią, więc... Odpuszczę to sobie. Dusza nieznanego żołnierza. Pierścień miecz Lloyda i... Wybuchowy bełt, proszę. Tam jeszcze są typy. Wolałby ich zdjąć. Okej, gościu zmienił się chwilowo w kamikadze, po czym do sesiana. Okej. Tu się da jakoś zejść, to widać. Jak? A to jest na pewno trudka. Ale nie wygląda jak coś... Normalna woda. Muszę coś normalnego tutaj powiedzieć. To po prostu nie wygląda jak woda. Co tak uderza? O, wyłaź, widzę cię. Czy on spadł i się teleportował tutaj? Czy jakiś po prostu spadł z sufitu i tego nie zauważyłem? Szukanie wskazówek. Okej, to się domyślam, jak będzie działało. Po samej ikonce, jak to wygląda. Wyświetla więcej wskazówek i znaków bez użycia żaru. Cud dla zaginionych dusz. Udostępnia dodatkową pomoc z innych światów i ujawnia znaki przyzwania bez używania żaru. Wiara jest jedynym przewodnikiem kapłanów, co oznacza, że nie mają potrzeby sięgać do drugorzędnych źródeł wiedzy. Mimo tego jednak cud ten przekazywano pomiędzy przezornymi duszami, by zapewnić zagubionym choć iskierkę nadziei. Okej. Tu jeszcze... coś... Padło. A nie, to był pierścień. Zobaczmy. Wzmacnia ataki fizyczne przy pełnym zdrowiu. Znaczy, dobra, to jest spoko, ale bardziej dla kogoś, kto potrafi zrobić no hit run. A ja niestety taką osobą nie jestem. Pierścień darowany rycerzom Białej Drogi. Przedstawia miecz prawa Wszechojca Lloyda. Wzmacnia siłę ataków fizycznych przy pełnym zdrowiu. Już dawno minęły czasy powszechnej wiary w Lloyda wśród członków Białej Drogi. Karimscy klerycy zawsze usilnie podkreślali, że był on jedynie naśladowcą i oszustem, a tytuł Wszechojca przywłaszczył sobie bezprawnie. No ciekawe, ile w tym prawdy, nie? Bo Lloyd, z tego co kojarzę, to był chyba... stryjem albo wuj... Nie, wujek i stryj to jest to samo. Był stryjem albo bratem chyba Gwyna, tak mi się wydaje. Ty kurwo! Żryj fire! Kurwa, się obił. Że mi wyskoczyła, kurde, z lewej, no. Czego pilnowała? Żaru. A, i tu jest typiarz. Dobra. Czyli tutaj się... Zatoczyłem kółko, powiedzmy. Tak, plus minus. Dobra, jako już sobie regeneruję, kliknę sobie obie flaszki. Zużyję leczenko i wrócę teraz do tej sfery. I zobaczmy, co jest tutaj. A, mamy mimika. Uwaga na pułapka, dobre. Czy to był przedmiot? Wow, no shit, Sherlock. Dobra, ile mam tych talizmanów? 3. Okej. Okay. Muszę ustawić tylko dobrze. Nie chciałem przypisać, kurde. Chciałem użyć. Tylko od razu, z ekwipunku. Dobra, dobrze, że go objęło zasięgiem. Święta Księga Braille'em z głębin. Okej.
Dobra, no jego i tak oczywiście zabijemy. Na tysiące to już piechotą nie chodzi. To jest pewnie kolejna księga, która cuda mroku pewnie mi odblokowuje, a takich cudów nie mogę u Iriny wykupić, żeby nie zepsuć jej questa. Więc muszę sobie to odpuścić. Dalej jestem kurde wściekły na siebie, że po pierwsze nie ogarnąłem, że ona... Żeby wrócić, że nie ogarnąłem. Nie mogłem tego wiedzieć, bo specjalnie nie czytałem wszystkiego o postaciach, które spotkałem, żeby sobie nie zepsuć właśnie frajdy z gry. Ale osobiście jestem na siebie zły, że... Znaczy na siebie, na twórców, że nie mogę jej tej... Nie mogło opcji. W sensie, ona powiedziała, że jeśli chce, to mogę jej... Może jej mi to przyznać i ja się mogę nauczyć. Okej. Okay. Ale dlaczego nie ma opcji, nie było pytania, czy na pewno chcesz mi to dać? I po prostu tak lub nie? No ja pierdolę. Bo ja teraz straciłem bezpowrotnie księgę z zaklęciami, przez to dopóki znowu nie będę w nowej grze plus, to nie mogę jej tej księgi po prostu zabrać. Bo dopóki nie będę w nowej grze plus, to nie mogę się uczyć nowych tych zaklęć. Ale dobra, opis. Święta księga Braille z głębi. To w ogóle nie wygląda już jak księga. Chyba to jest księga, ale to nie wygląda, jakby da się to w ogóle jeszcze odczytać. Pisana Braillem święta księga z głębi należy do biskupów z katedry. Dają bajarzowi, by poznać cuda głębin. Księga ta powstała z myślą o uczeniu biskupów głębin boskiej ochrony. Później jednak dopisano do niej mroczne opowieści, przez to uważana jest teraz za bluźnierczą. No dobra, czyli... Jeszcze potwierdzenie, żeby tego nie dawać Irinie. Powiem, liczę trochę na to, że w momencie, w którym na przykład tego jej questa całego wykonam, to ona po prostu mi tę księgę odda. Albo będę mógł się już wtedy nauczyć normalnie tych zaklęć bez żadnych... A jeszcze buffik na broń nałożył. Da hell, co to było? Dobra, ja go chyba nie mogę zbustować. Ale mogę go zbaksać. A to już coś. Najładnie. Rękawice rycerza katedry i odłamek tytanitu. Mam godzinę 13 łącznego nagrania, plus minus wycięcie. Widzisz się klątwa? W jakim sensie klątwa? Jest żar. What the fuck?! Co tu jest?! Okej, bardzo się nie lubi zaufania. Co to było? Szafir Aldricha. Wpadło. Kolejny pierścień. Odnawia punkty skupienia przy atakach krytycznych. A kurde, czemu przy krytycznych? W sensie, ja nie wiem, jak tutaj krytykę aktywować. Zniekształcony pierścień pozostawiony przez Aldricha Świętego Głębin. Odnawia punkty skupienia przy atakach krytycznych. Aldrich cieszył się ponurą sławą ludożercy i najwyraźniej pragnął podzielić się ze światem radością pochłaniania życia w akompaniamencie ostatnich drgawek i agonalnych wrzasków ofiary. Aha. Okej. Okay. Ciekawe. Nawet bardzo. Chyba o to chodzi z tą klątwą. Właśnie po tej bestii. Oho, dobra, już wiem gdzie jestem. Nie. Kerk długi palce. Spoko. To mi teraz było kurde potrzebne, nie? Atak mrocznego ducha, kiedy nie mamy stać. Żadny. Dobra, tam go widzę. Ewentualnie pójdę w zapłon. Kurde, nie w ten zapłon.
I okej, jakoś poszło. Zamkowany prosty miecz i kolczasta tarcza. Czyli po prostu jego bronie. Bronie i tarcza, mówiąc. Tylko ja zyskałem 3 stusa, że to świetnie. Okej, okay. Zawajmy. Aaa, proszę, most sobie jakiś zrobiłem. Nie mogę, mogę chyba dalej przejść. A nie, dobra, to nie jest trucizna. To po prostu strasznie wolno się poruszam. Bardzo niepomocne w walce. Więc nie mogę też robić uników, więc tym bardziej lepiej, żebym zawalczyłem z tamtym gigantem w taki, a nie inny sposób. Weź suń dupę, typie! A nie, dobra, mogę robić. Są zajebiście wolne. Dobra, teraz poproszę o leczenie. Co wypadło z niego? Wielka buława. A i rękawice jeszcze mam. Do sprawdzenia. Zobaczmy. Rękawice rycerza katedry. Masywne żelazne rękawice rycerzy katedry głębin. Odstręczające głębinowe stworzenia. Zawsze niezawodnie przyciągały głupców, lecz ci rycerze katedry trwali na posterunku, miażdżąc intruzów dzięki swojej wielkiej sile. Oj, proszę, lepsze od mojego aktualnego setu. Ciekawe. Zobaczmy. Ząbkowany prosty miecz. Miecz Kerka długiego palca niesławnego rycerza cierni. Wzdłuż klingi tkwi mrowie ostrych kolców. Te złowrogie cierni powodują u utrafionych ofiar ciężkie krwotoki. Gotowość to już znamy. Tarcza i tutaj wielka buława. Wielki młot używany przez rycerzy z katedry głębin. Potężny impet ciosów tym opuchem sprawia, że każda nie dość silna tarcza pęka po jednym uderzeniu. By nim władać, niezbędna jest nadludzka siła. I wytrwałość. Wznosisz miecz, wzywając imię pierwszego władcy, by tymczasowo zwiększyć równowagę. Zmniejsza to też obrażenia. Oczywiście pewnie chodzi o Gwyna. I kolczasta tarcza, Kerka długiego palca, niesłanego rycerza cierni. Właśnie ciernie obrastają całą jej powierzchnię. Ten bezlitosny projekt czyni z osłony skuteczną broń powodującą ciężkie krwotoki u wszystkich, którzy mają na tyle pecha, by się z nią spotkać. No i mamy cios tarczą jako umiejętność, ale oczywiście jak już używam tarczy, to wolę mieć ją do deflektowania, czy tutaj do parowania ciosów, aniżeli do właśnie... Tyle się skończyło, bo jakbyś w miarę szybciej przez to przejdziemy, aniżeli do uderzania. Set dziewoi! Kurde, dziewoja. Nie słyszałem dawno tego słowa. Jezu, serio, ciasto z łajna. Boże, dlaczego? To tak nienawidzę tego itemu. Duża dusza nie jest najgorzmierza. I to kurde wypadło z tego olbrzyma. Ciasto z łajna i odłamek tytanitu, no bez jaj. Okej, mamy jeszcze jedne takie drzwi. Ale zobaczmy, czy te prowadzą w to miejsce, które sądzę, że prowadzą. Okej, chyba nie, bo mnie tu nie było. Dwuząb świętego, kolejna broń. I... kość wiodąca do domu, spoko. Co mamy tutaj dalej? A, nic. Okej, czyli dwa przejścia? Tak w sumie donikąd. Myślę, że będzie kolejny skrót, a tu proszę.
Nie powiem tak, troszeczkę się zawiodłem, ale nie jakoś mega bardzo. Zobaczmy ten dwuząb. Ozdobiony symbolem wiary srebrny dwuząb, niegdyś dzierżony przez świętego Klimta. Odrzucił też żywiącą się wiarą broń tego samego dnia, gdy jego samego opuściła wiara. Okej. Okay. A i teraz cię boi jeszcze. To nie jest set w ogóle tej? Lei? Czyli? Nie wiem, jak się pisał to imię. Biały kaptur zakładany często przez podróżujące dziewoje. To część oficjalnego podróżnego stroju noszącego bez względu na pozycję społeczną kobiety. Jest miękki i zgrabnie uszyty, lecz nie nadaje się do walki. No, raczej nie do tego został stworzony, prawda? Gotcha. Okay, tu się cofam. Tam byliśmy. Dobra, jestem w punkcie wyjścia. Jakby. Kolejny olbrzym. Tak, to przeciwnik. Tylko ten jakby strzeże. Poza tym, że strzeże tych rzeczy, to jeszcze... Patrzcie, jak się odpalił od razu. Pewnie błockiem we mnie rzuć, czemu nie? Że ty durny... Ja nie wiem, co to jest. Nie slime, to wygląda jak jakiś slime, ale chyba to wygląda jak kogo. Come on. No, bez jaj, stary! Chyba to troszkę zabolało. Też. Dobra, ale finalnie pokonamy. Dużo danych tytanitu i ciasto z łajna. Znowu. Dobra, moment, bo mam pochodnie, to bym sobie z chęcią zamiast tarczy teraz wziął. No właśnie, łoić tym ogniem pochodni te różne slajmy. Też zawsze mogę też rzucać bombami, nie? I to też powinno być. No i zdaje bardzo ładnie. O, dranglejskie rękawice! Proszę! Dranglejska zbroja, okej. To mamy też potwierdzenie, że wydarzenia trójki dzieją się grubo pewnie po wydarzeniach z drugiej części Soulsów, no bo Drangley istniało właśnie w drugiej części Dark Souls. Duże doszczęsnego podróżnika i... no coś. To nie wiem, to księdza. To ludzka. Kolejny blady język. Dawaj, dziduj. Co jest tutaj? Młoty dranglejskie! Ej, nie było takiej broni w dwójce! Dlaczego? Dranglejskie buty. To brakuje mi tego dranglejskiego hełmu, tak mi się wydaje. Ale takie łażenie z pochodnią jest strasznie klimatyczne w takich mrocznych miejscówkach. Dobra, mamy typa. Ale kurde, ja bym jakieś ognisko chciał. O, to nie jednego, to jest dwóch. Musiał jakieś ognisko znaleźć, kurde. Młoty dranglejskie. Para młotów używana przez dranglejskich rycerzy pochodzących z legendarnej krainy prastarego zjednoczenia płomienia. Dranglejscy rycerze zostali wędrownymi najemnikami rozsianymi po świecie, znanymi z nieużywania tarcz i agresywnej taktyki walki. Młócka z półobrotu. Tłuczesz wrogów za maszystym, wirującym ruchem. Powstały pętle, który stoi się innego z góry. Dobra, to już było. To kojarzę, to było chyba przy tej buławie. Tej baby. Z tych głębin. A, jakiś kurde przyszedł, jakiś apostoł, kurde. Czy inny diakon. Czyli woli w pustku. Kurde, co to jest za miejsce?
Dobra, nie wszyscy na mnie zwracają uwagę, więc może wykorzystajmy to. No i się musiałem odezwać. Ale dziaszko, ogień to nie dla ciebie. Żar. Okej, okay, nikt więcej nie fokusuje. Spoko. Kolejne przejście. Chyba drabina? Nie, wydawało mi się. Ale tu nie ma nic. Stosy niestety się nie przywróciły, ale... Czego jest? Leczenie. Dobrze. Mamy prawie full. Gadamy z nim? Nie, ale on w ogóle na mnie uwagi nie zwraca. No, to chyba drobnego laga zaliczyło, bo gościu wstał i w połowie wstawania kurde padł na glebę, bo zniszczyło się to, na czym siedział. Ta ławeczka. Nie ma jakiegoś ani tu. Panu czekam. Szata biskupa, okej. Okay. Biskup, dobrze trafiłem. A, jeszcze bełty były. Ciężkie, duże, potężniejsze bełty, których waga wiąże się ze zmniejszaniem zasięgu. Można przygotować... Dobra, to znamy. I wybuchowe, bo wybuchają przy trafieniu. Nie można ich nosić zbyt wielu przez ryzyko niechcianej eksplozji. To w końcu prototypy samego mistrza inżynierii broni Edmonda. Klient płaci, klient wymaga. Okej, okay, tutaj 99, tutaj tylko 30. Ale kurde, takie wybuchające bełty to może być coś fajnego. Ile będzie się z tego trafiać, oczywiście. Dobra, tu jest cofka. Tu jest dalsze przejście. Oho, do bossa jeszcze chyba, co jest najgorsze. Najgorsze, poniekąd najgorsze, w sensie... Nie chciałbym z dwoma bossami walczyć w jednym odcinku. Bo akurat w tej grze to są bossowie tacy mocno fabularnie ustawieni. Nie to, co na przykład było w tym. Dobra, tu jest na szczęście. Kurde, jadę na górę, myślałem, że na dół. Okej, daleko nie pojechałem. Gdzie jestem? Gdzieś tu, niewiele mi to mówi. Tu są drzwi do otwarcia. Prawdopodobnie. Dobra, zobaczmy, gdzie te prowadzą. Za jakieś ognisko mu się nie obraził. No proszę, akurat jakiś inny gracz też tutaj otwiera przejście. Oj, to są te drzwi, o których sądziłem. Dobra. Będę półtorej godziny nagrania prawie, ja pierdolę. Ja za to trochę nie lubię nagrywania Soulsach, bo ja się za dobrze przy nich bawię. Zygmar, co tu robisz? Jestem pojedynkowy. Kurde, jego się to trochę nie spodziewałem. Well, you look reasonably sane. I am a knight of Katarina. I've managed to track down this cathedral's store of treasure. It's right over there, across that narrow part. Treasure? Always so close, yet so far. I'm in quite a pickle, indeed. No, to na pewno nie jest Zygmarr. Well, just hold your horses a moment. I know. Treasure is so sorely tempting. Chyba ten się już powtarza. Nie czeka cię żal. Ach, kłamca. No, na pewno. No, nie poparłem to, czy nie? No, dobrze. Co, teraz ja sobie pójdę. Aha, tak jak sądziłem. I to się nagle opuszcza. Shame on you!
you greedy guts. Thought you could outwit an onion. This Butters? Well, say hello to the nice giant. He adores visitors. A, rozumiem, masz na myśli olbrzyma. Where's the old giant? What? Where's the bloody giant? Just put him down. How dare you? Have you no shame? Damn. Damn. Proszę. No niestety. Olbrzym został już przeze mnie wcześniej pokonany, panie Patches. Tak więc zobaczmy, co powie, kiedy do niego wrócę. Rozumiem, że nam tak będzie się tłumaczył. Ale szczerze, Patches ogólnie jest przydatną postacią. Na przykład w kaplicy, więc ja bym go tam z chęcią zrekrutował, jeśli to już będzie tak. W poprzedniej części był pomocny. Ale w tej myślę, że też będzie. Wystarczy tylko odpowiednio zagaić. A jak wiadomo, z ostrzem na gardle każdy jest rozmowny. O, proszę. Tam się przeniósł. Ciekawe, w jaki sposób. Kurde, i teraz muszę specjalnie zejść na dół, żeby to jeszcze raz podnieść. Jak on to stąd opuścił, takie moje pytanie? No nie wiem, upadek z tej wysokości to jest śmierć, a wolałbym tego akurat uniknąć. No dobra. Ja to sobie z nim jeszcze z chęcią pogadał. To taka bezsensowna podróż w jedną stronę, bo się nie rozejrzałem wystarczająco dobrze. No ale tu mogę na szczęście zaskoczyć nim się i nic mi się nie stanie. Teraz dobra, gdzie była ta wajcha? Dobra. To podnosimy. Okej, ale to nie podniosło mi tego przejścia. Tu? Nie. To gdzie jest wajcha, która podnosiła to przejście? Nie, to podnosi jeszcze niższe przejście. Czyli co, po tej stronie będzie ta wajka? To się cofam. Ta wajcha, kurde. No dobra, tu mnie nie było. Tobą skrót? Serio? Please, pędź do ogniska. Pędź do prosto do ogniska. Kurde. Ej, co to kurwa jest za stwór? Wygląda jak zlepek, kurde, robali.
Dobra, jak zejdę tędy, to dojdę gdzie? Dwa przejścia. Tutaj. Jest ognisko, dobra. Fiu. Tu mają faktycznie skrót. Z tej strony. Jakieś inne przejście. Idziemy w górę. Tutaj dotarliśmy. A i co w związku z tym? A, dobra, czekaj, to jest też skrót, bo dobra, bo idę tu i tam mogę iść bezpośrednio do bossa, okej. Dobra, jeszcze na koniec, bo skoro mam kości, to się tam będę mógł cofnąć do ognicha. Zobaczymy jeszcze, co jest tam. Jezu, bo czy na... Nie wiem, czy tego odcinka nie potnę na dwa kawałki. I zrobię z jednego odcinka dwa. Bo to by było tak dużo wycina, żeby z tego zrobić jeden odcinek, a poniekąd nie bardzo chciałbym to wycinać. Nie dlatego, że nie chcę tak po prostu, bo w ogóle nie bym to powycinał, tylko po co? Skoro jest tutaj nawet sporo do pokazania. Duszę opuszczonego ciała. No ja bym takie ciało, będąc zresztą, też z chęcią opuścił. I pierśnie z tego ukończenia, tego filmował. Co jest tutaj? Światło, kurde. Oho, kryształowy jaszczur. Świetnie. I zaś nabija ten krwotok. Czemu? Nie wiem, do jakąś pułapkę wszedłem? Coś mnie zatruło, czy co? Coś tu umiera nad niem od czego? Tu jest jakieś ciało. Tu mamy tutaj tu, a tutaj jest... Tak, tu jest powrót do tego ogniska. Na razie podziękuję. Dobra, zanim zawalczymy z jaszczurem, to zobaczmy jeszcze, co się tutaj kryje dookoła. I kolejne przejście, no come on! Może tak długi już jest ten odcinek, no. Nic nie ma, okej. Okay. Suń dupę! A dlatego mi się nabija te krwawienie, bo jest, mam robale jakieś na sobie. No i tak podżerają, dobra. Oczyszczenie proszę. Cyk, spertalaj ze mnie. Czekaj, czy po jakimś czasie by sobie odpuściły. Trochę wątpię, ale... Może zawsze warto. No jedno trafienie mi już te robale tak nabija. Chyba nie ważne, czy zasłonięta, czy nie. Dzwoneczki święto... czy tam dzwoneczniki święto drzewa. Zablokowanie. Okej, mamy kolejne przejście. Jedna jaszczurka, próba tego ja... Muszę pamiętać, żeby tego jaszczurę zabić. Dobra, co tutaj? Migoczący tytani. A dobra, to jest taka zamknięta miejscówka. O, kolejna jaszczurka.
kurde, dawaj. Dobra. Stay. Też mi goczy, tak. Dobra. Dawaj! Czas się napierdala. Oj! Dobra, dobra, mogłem to przemyśleć. Okej, ogień, nawet fajne obrażenia. Padł? Nie, jeszcze mu, kurde, jakaś ociupinka z drewna została. Łuska z tytanitu. Okej. Okay. Czyli to jest nagroda za pokonanie tego jaszczura. To jest używalne? Nie. Czyli to jest... Tak jest. Tutaj. Czyli wcześniej był demoniczny tytanit, teraz jest łuska z tytanitu. Wzmocnij transponowaną duszami broń do plus 4. Tytanit zmodyfikowany przez duszę. Wzmacnia przekształconą przez duszę broń do plus 4. Broń stworzona przez transpozycję może być wzmocniona tylko przez podobny jej tytanit. Zdarza się bardzo rzadko, że kryształowe jaszczury zjadają duszę. Rosną wtedy do ogromnych rozmiarów i pozostawiają po sobie takie łuski. Okej, okay. A co potrzebuje, żeby wzmocnić do plus 5? Broń na przykład z bossa. To mnie trochę ciekawi. No dobra, tutaj więcej nie zrobię, no to... Kością się wrócę, ale nie do ogniska, a myślę już do samej kaplicy możemy się cofnąć. Po pierwsze, żeby spalić kość i wzmocnić Estusa, a po drugie, może Greyrat już wrócił i ma dla mnie coś nowego. A, no jeszcze mamy oczywiście duszę do ogarnięcia. Tu mamy kości, dłużej do kaplicy. A, jeszcze mamy te dusze strażniczki. To pogadajmy może... O, bo dobra, nie. No, ogarniemy sprawy w kapliczce na początku kolejnego odcinka. Także zrobimy sobie bronię u Ludlefa, bo lub nowe czary, zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć!